Dlaczego piłkarze celowo wycinali dziury w getrach? Takie sytuacje zdarzały się kilkukrotnie. Już tłumaczę z jakiego powodu. Danny Rose w reprezentacji Anglii, Kyle Walker w Manchesterze City, a nawet piłkarz Pogoni Szczecin Hubert Matynia grali w dziurawych getrach, które wyglądały dość zabawnie. Piłkarze przyznawali potem, że getry były zwyczajnie za ciasne i odczuwali dyskomfort. Wycięcie małych dziur powodowało, że umięśnione łydki bez problemu się mieściły, a getry mimo to się nie porwały. Ot cała tajemnica.